Autorem była na zespole gości grających w 6. Michał Radek. Tomasz Piotrowski kończy spotkanie między Pomorzem Szczecina i miastem Niemcy. Goście wygrywają 2-1 awansu na ćwierć finału piłkarskiego Pucharu Polski. Zapraszam w sobotę 17:30 mecz ligowy. Sportowcy podejmować będą w miastach Niemcy. Zaczynamy pierwszą część pomyczowej konferencji prasowej. Z nami pan Waldemar Fornalik, trener Piasta Gliwice. Panie trenerze, poprosimy o podsumowanie tego spotkania. No na pewno jesteśmy zadowoleni z awansu do kolejnej rundy. Nie był to łatwy mecz, myślę, dla obydwu zespołów. Warunki, w jakich graliśmy, były naprawdę bardzo ciężkie, mam na myśli stan boiska. Ważna była ta pierwsza bramka, że to myśmy zdobyli ją i mogliśmy jak gdyby realizować swój plan w dalszej części meczu. W drugiej połowie wcześniej mieliśmy okazję do zdobycia bramki. Michał Chrapek, Michał Żyro, Arek Pyrka. Oczywiście ktoś powie, że zdobyliśmy drugą bramkę po błędzie Pogoni, ale wcześniej po naszych akcjach mogliśmy podwyższyć i zakończyć ten mecz. Tak się nie stało. Bramka Pogoni mogła spowodować, że byłaby dogrywka. Nie byłoby to powiedzmy korzystne dla obydwu drużyn, bo inaczej organizmy reagują na normalnych boiskach, inaczej na takich trudnych, więc tu przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z tego awansu. No i teraz będziemy przygotowywać się do sobotniego meczu z Pogonią. Dziękuję. Jedno pytanie od dziennikarza. Jak organizacyjnie będzie wyglądał ten mecz, ten Piast przed najbliższym meczem? Mam na myśli, czy wracają Państwo do siebie na Śląsk, czy gdzieś tutaj bliżej Szczecina? Bliżej Szczecina, ale nie w samym Szczecinie, ani w okolicy. Wracamy do Opalenicy, tam będziemy do piątku. W piątek wracamy znowu do Szczecina, no i gramy kolejny mecz. Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie mamy, także dziękuję. Dziękuję bardzo.